imieniu Chojnickiego Centrum Kultury witam Was bardzo serdecznie. W imieniu Ośrodka Profilaktyki witam bardzo serdecznie. Dzisiaj mam nadzieję, że to będzie coś, co Wy czujecie, a jeżeli tego jeszcze nie czujecie, to będziecie mogli to poznać. Nieważne ilu z Was chce teraz zostać MC. Zostaw to, jeśli nie wierzysz, że będziesz ty najlepszy, najświeższy, od reszty inny, prawilny, w swym fachu zwinny, jak nikt inny. Lewa strona hałas! Prawa strona hałas! Ja się nazywam obywatelem C i jestem gospodarzem tego projektu, ale też będę odpowiedzialny za warsztaty, które będę z wami prowadził z rapu. Ale podczas tych warsztatów będziemy pisać teksty, uczyć się rapować i może coś jeszcze z tego się urodzi większego. Maluję graffiti, w ogóle operuję sprayami od 95 roku. Zacząłem od klasycznego graffiti. Dzisiaj będziemy prowadzili warsztaty, ja z kolegą. U mnie się nauczycie, czym są końcówki do sprayów, jak uzyskać cienką, grubą linię. Jak namalować obrazek, mniej więcej taki. Widzieliście wcześniej coś takiego na żywo? Ale chórem odpowiadacie. W tej chwili wygrałem jeden program telewizyjny. Wygrałem masę zawodów w Polsce, w Europie i na świecie, niektóre sędziuję. I w ten weekend zrobiłem drugą edycję międzynarodowych zawodów United Session, na którym było ponad 1000 osób, z czego 30% zagranicznych. Każdy z nas jest inny, ale nie inny na zasadzie ej, jesteś inny, idź stąd. Inny znaczy wyjątkowy. Siemacie wszyscy, ja mam na imię Damian, ale działam pod pseudonimem DJ Chmielix. A jestem czterokrotnym już teraz mistrzem świata, z czego dwa tytuły właśnie zdobyłem w zeszłym roku, czyli jestem obecnym mistrzem świata dwóch kategorii, scratch i portablism. No i w naszym projekcie zajmuję się tą częścią hip-hopu, którą jest DJing, a dokładniej turntablism. Porozmawiamy sobie trochę o historii DJingu i turntablizmu i pokażę Wam trochę podstawowych rzeczy. Jest tutaj taka osoba, która się nazywa pani Małgorzata Ilkiewicz z Fundacji Familab. To miejsce jest bardzo bliskie mi, z tego względu, że ja w Chojnicach się urodziłam. Dzisiaj, kiedy mam już ponad 40 lat, widzę, że pewne rzeczy mogłabym zrobić inaczej, ale dzisiaj wiem, że dzięki nim jestem tu, gdzie jestem. I moją supermocą jest to, że pracuję sercem, pracuję uchem, czyli słucham Was, słucham nauczycieli, słucham moich pracowników, bo kieruję też dwiema przychodniami i jedną firmą szkoleniową. Pani Joanna Prokop, współpracująca z Fundacją Dbamą i Zasięg, i powie dwa słowa na ten temat. Może nie mam kolorowych sprayów jak Lunej, nie mam jak Chmielik z gramofonów, nie tańczę, nie rapuję, ale też będzie wesoło i kolorowo, zapraszam. Za mikrofonem Chmielik, na gramofonach, lewa strona, prawa strona, cała sala naraz.